7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest dziennikarz portalu Defense24.pl Adam Świerkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się panu podobała wczorajsza defilada w Warszawie? Mi się podobała bardzo. Z wielu względów. Między innymi dlatego, że była to pierwsza od ponad 3 lat defilada, która się odbyła 15 sierpnia. I pokazała nam, jak bardzo mocny ten rok, jeżeli chodzi o modernizację Wojska Polskiego, zarówno pod kątem wojsk lądowych, czy wojsk powietrznych. No właśnie, iż szef MON Mariusz Błaszczak mówił wczoraj tak. To idealny dzień, aby pokazać naszą siłę, pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic. Czy faktycznie był to pokaz potężnych sił zbrojnych? Jeżeli spojrzelibyśmy na sam sprzęt, tak, jak najbardziej. Niemniej proces budowania polskich sił zbrojnych jako jedno z najnowocześniejszych tego typu formacji dopiero się rozpoczął. Kiedy on zostanie zakończony? Jeszcze nie wiemy. Właśnie, bo też co istotne, bo z tego komunikatu, który płynie ze strony rządu czy wojska, to można byłoby zrozumieć tak, że to już mamy ten nowoczesny sprzęt, a tymczasem ten wczorajszy pokaz to była dopiero jakaś perspektywa, jak polskie wojsko może wyglądać za kilka lat. Zgadza się? Zgadza się. W wielu przypadkach pokazany został sprzęt, który dopiero zaczął dostarczany być do Polski w ciągu ostatnich tygodni lub miesięcy. Tego co wiemy, miało tego sprzętu być więcej, ale jeszcze on nie dotarł i wtedy mówilibyśmy dosłownie o wprowadzeniu danego sprzętu na zbrojenie Wojska Polskiego i pokazaniu go na paradzie dosłownie kilka dni po przybyciu. Także tutaj dopiero się zaczyna cały ten proces. W przyszłym roku, za 2, za 3 lata będziemy widzieli jego większą realizację. A czy Wojsko Polskie idzie w dobrą stronę, jeżeli chodzi o modernizację sprzętu? W tym kontekście jak najbardziej. Wiele dekad za później wskazywało, że Wojsko Polskie będzie miało bardzo wielkie problemy z zapewnieniem pewnej zdolności na polu bitwy. Teraz widzimy, że ta modernizacja znacząco przyspieszyła i wytyczyła nowe kierunki, które zostały nakreślone według różnych dokumentów planistycznych i są powoli realizowane. No właśnie, jeżeli chodzi o wytyczenie tych kierunków, czy te kierunki są słuszne, czy gdzieś jednak są luki w tym pomyśle na to, jak polskie wojsko ma wyglądać? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tego typu pytanie należałoby zadać zarówno teraz, jak i za 10 lat. Efekty zobaczymy za 10 lat, z tego względu, że cały ten proces teraz jest bardzo drogi, bardzo szeroki, jeżeli chodzi o zakres, ale nie wiemy, czy uda się go utrzymać, jeżeli chodzi o intensywność. Nie wiemy, czy uda się wdrożyć całe uzbrojenie w sposób prawidłowy, czy to nie tylko wdrożenie samego sprzętu, wyszkolenie załóg, zapewnienie serwisu i tym podobne. Dlatego tutaj to się dopiero okaże. A czy te wszystkie inwestycje w wojsko nie są jednak trochę za późno? Tak, tu niestety. Tutaj wychodzą zapóźnienia, które możemy liczyć w latach, jak nie w dekadach. Więc jeżeli chodzi o tę kwestię, tak, to jest zdecydowanie za późno. Wiele kwestii, które zostało przespanych w ciągu ostatnich 10, 15, 20, w niektórych przypadkach nawet 30 lat, powoduje to, że my w tym momencie musimy wydać znacznie więcej pieniędzy i znacznie szybciej, żeby zrealizować modernizację Wojska Polskiego w danej jednostce. Wojsko też, jak wydaje się dzisiaj, już wszystko jest nacechowane politycznie i na przykład opozycja zarzuca, że wymiana sprzętu odbywa się bardzo chaotycznie. Faktycznie wymiana tego sprzętu w polskim wojsku odbywa się chaotycznie? W niektórych kwestiach tak. Według mnie się wydaje się mi, że odbywa się chaotycznie. Spowodowane jest to jednak raz, że wieloletnim opóźnieniem, dwa, że ciągłym wsparciem Ukrainy poprzez właśnie przesyłanie sprzętu postsowieckiego, który w jakiś sposób trzeba zastąpić. W normalnej procedurze czekalibyśmy na to znacznie dłużej, a dzięki pewnym decyzjom udaje się ten sprzęt zastąpić dosłownie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, przyspieszając proces modernizacji Wojska Polskiego, no i uzupełniając powstałe luki. Też mówi się o tym, że wspieramy gdzieś linię produkcyjną w Korei, zamiast stawiać tutaj na polski sprzęt, tak, zrobiony przez Polaków w Polsce. Zgadza się, zakupy w Korei są bardzo duże, nieporównywalne wręcz, jeżeli byśmy spojrzeli na ostatnie lata. Miejmy nadzieję, że jest to tylko rozwiązanie pomostowe, które pozwoli nam na zwiększenie produkcji w naszych zakładach, czy to współpracy z kooperantem zagranicznym, czy operując tylko na własnych zdolnościach.
mamy plan rozwoju polskiego wojska do 2035 roku i czy ten plan jest dobry i przede wszystkim, czy on jest realny do zrealizowania? Analizując wszelkie dokumenty planistyczne dotyczące modernizacji Wojska Polskiego, można powiedzieć, że one nigdy nie są realizowane w całości, z tego względu, że czas, jaki został w nich zakreślony, wychodzi bardzo do przodu i wiele rzeczy się zmienia. Jeżeli uda się zrobić połowę lub czwarty tego, będzie to niewątpliwy sukces. A jakie są najważniejsze punkty, powiedzmy, tego planu rozwoju polskiego wojska? Na pewno zwiększenie zdolności rakietowych, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie, w ogóle zwiększenie zdolności rażenia Wojska Polskiego na dalszym dystansie. Jak widzimy na Ukrainie, możliwość rażenia przeciwnika, czy to drogą lotniczą, czy to drogą lądową lub morską, na dalszym dystansie pozwala na zabezpieczenie własnych żołnierzy bez konieczności narażania ich życia i odnoszenie przez naszego potencjalnego oponenta bardzo dużych obrażeń na poziomie zarówno zaplecza, jak i jednostek liniowych. Sprzęt to jedno, to widzimy, że wymiana sprzętu następuje. A co z kadrami? Czy mamy dziś wystarczające kadry, czy tych ludzi w wojsku brakuje? Na obecny stan wiedzy wiemy, że tych ludzi brakuje, ale jest to problem, który dotyczy nie tylko Polski. Jest to problem, który dotyczy w ogóle większości państw NATO, z tego względu, że wojsko z czasem nie jest już tak atrakcyjne jak 20, 30, 40 lat temu. Tutaj konieczna jest bardzo duża reforma, zarówno pod względem finansowym, ponieważ żołnierz musi zarabiać. Żołnierz musi wiedzieć, że on idzie do wojska i ma stabilność finansową na wysokim poziomie, który będzie dla niego adekwatny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest stworzenie odpowiedniego hubu szkoleniowego. Potrzebne stworzenie ośrodków podobnych, jak na przykład Akademia Abrams w Poznaniu, czyli specjalnych ośrodków szkoleniowych, w których żołnierze będą szkoleni, przygotowywani do operowania na najnowszym sprzęcie. Tutaj potrzebny jest bardzo duży wysiłek, zarówno finansowy, jak i szkoleniowy. Cała modernizacja Wojska Polskiego, tak na dobrą sprawę, jest bardziej wyzwaniem szkoleniowym i kadrowym i sprzętowym, ponieważ do jednego pojazdu będzie potrzebne przydzielenie 2-3 załóg, a ludzi, jak wiemy, na rynku pracy brakuje. No właśnie, czyli może być, jest to zagrożenie, że tego sprzętu będzie więcej niż, powiem to w cudzysłowie, pracowników, tak, że tego sprzętu będzie dużo, a nie będzie komu go obsługiwać tak naprawdę. Tak, występuje takie zagrożenie. Niemniej, jak widzimy na Ukrainie, lepiej tego sprzętu mieć za dużo, zostawić go w rezerwie, ale mieć przygotowane całe zaplecze pod ewentualne szkolenie, co w przypadku sytuacji wojennej jest bezcenne, ponieważ mamy nowoczesny sprzęt w zapasie i możliwość szybkiego wdrażania rezerwistów. Powiedział pan o tym, że potrzebna jest reforma i czy ta reforma, jeżeli chodzi o na przykład szkolenia, czy ona już się odbywa? Tak, jak najbardziej. Widzimy to na przykładzie choćby właśnie Akademii Abrams, Akademii HIMARS, możliwe, że kolejny tego typu inicjatyw, gdzie bardzo duża ilość sprzętu, jaka zostaje pozyskiwana, będzie otrzymywała stałe starcie, jeżeli chodzi o personel. Czy nie będzie takiej sytuacji, że sprzęt przyjdzie i dopiero wtedy zaczniemy szkolić, tylko ludzie szkoleni są już teraz? Tak, ludzie są szkoleni już teraz. Widzimy to choćby na przykładzie sprzętu, który przyjeżdża do nas z Korei Południowej, gdzie załogi były szkolone przed dostarczeniem go. Lepszym przykładem nawet będzie sytuacja z zakupionymi kilka lat temu F-35, gdzie maszyny te będą wyprodukowane już w roku 2024. Jednak przez 2 lata nasi piloci będą się szkolić na terenie Stanów Zjednoczonych, doskonaląc swoje umiejętności i dzięki temu tworzyła będzie się pierwsze kadry będą się tworzyć, zarówno te naziemne, jak i powietrzne, które po przybyciu samolotu do naszego kraju będą szkoliły kolejnych żołnierzy. Mówi pan o tym, że tych ludzi jest za mało, a tu mówi się z drugiej strony, że jest moda na wojsko, że tych ludzi idzie coraz więcej, że ta oferta jest coraz bardziej atrakcyjna, a okazuje się, że to jest wciąż za mało. Na ten moment możliwe, że tak. Niemniej trzeba docenić starania, jakie są czynione w procesie zwiększenia atrakcyjności wojska pod kątem, pod wielorakim kątem, zarówno finansowym, jak i stabilności finansowej. Jest to praca, która się odbywa już od kilku lat. Widzimy jej wysoką skuteczność, ponieważ liczba żołnierzy w Wojsku Polskim, tych realnych żołnierzy, się zwiększa. Niemniej, zważywszy na to, jak obecnie funkcjonuje rynek, jak bardzo wysoka swego czasu była inflacja i czy może ona w przyszłości powrócić do takiego poziomu, trzeba te wysiłki kontynuować, w niektórych wypadkach nawet zwiększać.
Tak, i to też działa na wyobraźni, że jednak teraz ten mundur na ulicach jest bardzo obecny, czy nawet w województwie podlaskim widzimy reaktywację, czy utworzenie nowych jednostek. Tak, mundur polski zawsze wśród obywateli wywoływał większe poczucie bezpieczeństwa, zważywszy teraz, jaka występuje sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, no ale przecież także polsko-ukraińskiej, gdzie po drugiej stronie cały czas toczy się od prawie półtora roku wojna, powoduje, że potrzeba wśród obywateli tego typu poczucia bezpieczeństwa, które właśnie generuje większa ilość munduru, ale co za tym też idzie, większa ilość osób gotowych do służby. Czyli podsumowując, te wszystkie słowa o tym, o tej armii, że coraz lepszy sprzęt mamy, to nie jest tylko propaganda. Tak, to nie jest tylko propaganda. Tutaj rzeczywiście widzimy realne zastosowanie wielu decyzji, które mają wpływ na modernizację Wojska Polskiego. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne. Zawsze możemy wskazać rzeczy, które da się poprawić i trzeba je wskazywać, ponieważ zawsze można na podstawie tego wyciągnąć wnioski na przyszłość. Niemniej rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo szybką, bardzo szeroko zakrojoną modernizacją Wojska Polskiego. Rodzi się na koniec tylko pytanie, czy ona rzeczywiście będzie zrobiona systemowo i będzie zapewniona będzie stale finansowana w przyszłych latach. Dziennikarz portalu Defense24.pl Adam Świerkowski był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.